poznaniu.pl. Poznań w minutę. Mural na cześć Lecha Poznań pojawił się na Hetmańskiej. Jego autorem jest poznański artysta Kawu, który tym razem uhonorował Mistrzostwo Polski zdobyte przez Lecha Poznań. Kawu swoimi malowidłami ozdabia wiele poznańskich ulic, często nawiązując do bohaterów bajek i kreskówek. Rekord na lotnisku Ławica, ponad 160 tysięcy pasażerów przewinęło się w kwietniu przez poznańskie lotnisko. To trzeci najlepszy wynik kwietnia w historii portu, a szczyt wylotów dopiero przed nami. 500 000 złotych na doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Oświetlenie pojawi się w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków. Kapitan samolotu wyrzucił z pokładu 40-latka na poznańskim lotnisku. Pasażer przed wylotem upił się i nie słuchał poleceń obsługi. Kapitan zdecydował, że w takim razie nigdzie nie leci. A że decyzje kapitana są ostateczne, awanturnika wyprowadziła Straż Graniczna, a sprawa trafi do sądu. Poznaniu.pl. Poznań w minutę.